Asia, no właśnie, ten nowy partner twój, no wszyscy są w szoku, że tak szybko się pojawił. Powiedz, jak się poznaliście? Czy to prawda z tymi pieskami, z tym spacerem? No tak naprawdę nie tak szybko, bo ja z Romkiem tak naprawdę już od grudnia już mieliśmy separację. To już naprawdę rok prawie przeszedł. Jesteśmy przyjacielami, rozmawiamy prawie na co dzień, a właśnie z tym, to tak miesiąc temu się spotkaliśmy w parku. Mój piesek podeszedł do niego, zaczął szczekać i pierwszym razem i drugi, jeszcze w tym pierwszym razem nie podeszedł do mnie. Jak podeszedł do mnie, to on się pyta, gdzie są resztę moich psów. Jak tak sobie myślę, skąd on wie, że ja mam tyle psów, ale wiesz, ciągle chodzę do tego samego parku, to każdy tak naprawdę się zna. Czyli mieszkacie gdzieś bardzo blisko siebie. 7 minut od siebie. No i spyta się, gdzie resztę psów, i tam zaczęliśmy rozmawiać właśnie, wiesz, że on ma pieska ze schroniska, ja mówiłam, że robię, wiesz, dużo dla zwierząt, to tamto. I on właśnie później mi powiedział po kilku, wiesz, dniach, że właśnie mój piesek Siagi do niego podleciał, zaczął szczekać na niego i on tak popatrzył, kogo to jest pies. I później mnie zobaczył, tylko nie podeszedł pierwszym razem, dopiero drugim razem, jak mnie zobaczył jeszcze raz, to podeszedł, zaczęliśmy rozmawiać. Asia, ten okres właściwie rozwodu i to rozstanie było bardzo dla ciebie chyba emocjonalnym takim wyzwaniem i nie boisz się teraz zaufać znowu facetowi? Znaczy muszę się przyznać, że potrząsek tego roku był straszny, bardzo byłam oburzona, byłam zestresowana, wiadomo, praca mi pomogła, żeby psychicznie to jakoś znieść, dużo przeżyłam i właśnie też to mi zainspirowało, żeby właśnie pracować na projekcie w Stanach teraz jako producentka i też jako gwiazda, właśnie żeby inspirować inne kobiety, że obojętnie gdzie jesteś, w jakim etapie w twoim życiu, możesz mieć ogromny sukces, albo możesz nie mieć takiego sukcesu. Może to się stać dla ciebie, że może być tak, że po 10 latach się rozstajesz z kimś i myślę, że twój świat się wali i żeby nigdy się nie poddawać. I to jest taka moja teraz właśnie inspiracja, żeby właśnie to pokazywać, że jak wierzysz w siebie, kochasz siebie i zawsze myślę, że wszystko w życiu się dzieje, co ma się dziać, że to nie jest, że się coś dzieje for nothing. I tak przez jakiś czas było trudno, ale teraz myślę, że ten rok się pozytywnie skończy.